Te zwykłe kryształy, nazwijmy je przestrzenne, no to dobrze znamy wszyscy, no de facto nawet z codziennego obcowania z nimi. Są różne, ładne i mniej ładne. Natomiast kryształy przestrzenne, najprościej mówiąc, polegają one na tym, że jeżeli mamy garść atomów i one oddziałują między sobą, to one są w stanie same się uporządkować, stworzyć struktury regularne, periodyczne w przestrzeni. No i tak, to o tym wszyscy dobrze wiemy, natomiast w 2012 roku Frank Wilczek, to jest laureat Nagrody Nobla z 2004 roku, i Frank Wilczek wpadł na koncepcję, można powiedzieć, że zadał genialne pytanie, bo zadał pytanie, no dobrze, ale czy w wymiarze czasowym mogą się tworzyć struktury krystaliczne? I na czym polegał pomysł Wilczka? Polegał na tym, że po pierwsze dobrze znał, na czym polega tworzenie przestrzennych kryształów, na czym polega ta spontaniczna samoorganizacja atomów, periodyczne struktury w przestrzeni. I on zadał pytanie, czy jeżeli wezmę sobie, czy jestem w stanie wymyśleć taki układ wielu ciał, taki, w którym ze względu na oddziaływania między cząstkami układ jest w stanie się uporządkować w sposób regularny w czasie, spontanicznie. Najprościej mówiąc, to możemy powiedzieć, czy istnieją takie układy, które w stanie o najniższej energii same się są w stanie wpędzić w ruch periodyczny. To była koncepcja i idea i pytanie Franka Wilczka. Problem z jego pomysłem polegał na tym, że w ściśle oryginalnej wersji tego się nie da zrobić. Jak dotąd przynajmniej, bo ludzie oczywiście szukają jeszcze podobnych układów, ale w modelu Wilczka nie da się zaobserwować ruchu periodycznego, spontanicznego ruchu periodycznego w stanie o najniższej energii. Ale samo pytanie noblisty było genialne, no bo on zwrócił uwagę na to, że dlaczego nie poszukujemy struktur krystalicznych w wymiarze czasowym, czemu nie poszukujemy tego samego, co dobrze znamy w wymiarach przestrzennych. I wtedy to był rok 2012. Muszę przyznać, że dosyć szybko udało mi się dowiedzieć o badaniach Franka Wilczka, ponieważ zanim został opublikowany artykuł Franka Wilczka w Physical Review Letters, mój kolega został, profesor Zakrzewski, został poproszony o napisanie komentarza do tego artykułu. Także od samego początku rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się w ogóle, na czym polega idea kryształów czasowych. I wtedy właśnie w tym okresie uświadomiłem sobie, że możemy zobaczyć podobny mechanizm, o którym mówił Frank Wilczek. Podobny mechanizm polegający na tym, że układ wielu ciał jest w stanie spontanicznie przeorganizować swój ruch periodyczny i może się zacząć poruszać z innym okresem niż na przykład okres zewnętrznego periodycznego zaburzenia. I tak w ten sposób mogą powstawać struktury, nowe struktury periodyczne w czasie, spontanicznie, i tak powstają nowe struktury krystaliczne, które dzisiaj nazywamy strukturami krystalicznymi, dyskretnymi strukturami krystalicznymi w czasie.